I don't, know. I don't know. Teraz przyjrzymy się komiksowi z kraju kwietnącej Wiśni, czyli Manze wydawnictwo Waneko. I przyniosłem do radia pierwszy tom Gdy Zapłaczą Cykady. Pod tytuł Księga Uprowadzania przez Demony. Dlaczego taki podtytuł? Zaraz do tego przejdę. Ale ogółem mam na początku garść ciekawostek, ponieważ okazuje się, mamy tutaj w środku albumu informację, że Gdy Zapłaczą Cykady to gra w wizual novel na komputer. I ona dzięki swojej ogromnej popularności została przeniesiona, znaczy ze względu na swoją ogromną popularność. Została przeniesiona e, właśnie ze świata wirtualnego na karty mangi, ale również i e, anime. E, I właśnie, no czyli najpierw była Gierka, to była popularność, a potem właśnie mamy teraz komiks e na tej podstawie. E, I ten komiks, tutaj mamy z tyłu nawet wypisane. Przynajmniej powinna być, bo jeszcze wczoraj, jak przeglądałem, to było, jakie ona w sobie łączy gatunki, i mamy tutaj na pewno wymienione, że jest to e, kryminał. Z jednej strony jest to też e, horror, ma takie wątki e, horroru. No tak, no teraz nie znajdę, oczywiście, wszystkie zakładki mi poginęły. W każdym razie tak, i od tego punkt, to jest dla mnie punkt wyjścia. Po prostu najważniejsze, e, najważniejsza rzecz, którą chciałem przekazać, właśnie, że to jest tak naprawdę. Kryminał, y, oraz ma wątki takiego horroru. Horror, czyli elementy tutaj magii, elementy właśnie rzeczy niewyjaśnionej, może w ten sposób. Niekoniecznie to musi być magia, u na przykład może to być na przykład ufo. Wiecie, horrory mają coś, czego po prostu nie można w jakiś taki logiczny sposób y, wyjaśnić. Na czym polega cały ten wątek? Y, otóż y, akcja dzieje się w małej miejscowości w górach w niejakiej Hinamizowie. Hin y, ogółem mamy początek lat 80 dokładnie 57. rok ery showfa, a dla nas to jest 1982 rok. Przeprowadza się do jej miejscowości niejaki Keiichi Maebara i on uczęszcza do szkoły, wszystko spoko, w ogóle ma koleżanki, cztery, z którymi się po prostu świetnie bawi, świetnie dogaduje, każda z nich ma jakieś takie swoje, swój charakter. No i do tych koleżanek należą Satoko Hajo, Rena Ryuku, Mion Sonozaki oraz Rika Furude. I wszystko jest spoko, wszystko jest naprawdę fajnie. Do czasu, do czasu, ponieważ e, chłopak no, dowiaduje się, no, czy do czasu, może inaczej, e, po pewnej zabawie, po pewnym festynie. Okazuje się, że chłopak, z którym właśnie nasza piątka bawiła się poprzedniego wieczora na tym właśnie festynie, został znaleziony martwy, ale zginął w takich niewyjaśnionych okolicznościach, ponieważ patolog stwierdził, że on sam sobie musiał wydrapać gardło. I w tym momencie dowiadujemy się wraz z głównym bohaterem, że w tej miejscowości co roku, właśnie w tym samym okresie, dochodzi do em, jakiejś tragedii, że po prostu ginie i ginie jakaś osoba. Ginie, w sensie em, umiera oraz ktoś inny ginie, w sensie znika. Tak jakby został, nie wiem, gdzieś sobie poszedł w siną dal, może został uprowadzony, nie wiadomo, co się dzieje. No i tak rozpoczyna się właśnie taka jakby no, zagadka i nasz główny bohater, cały Keiichi, chce oczywiście się dowiedzieć, o co chodzi w tej całej zagadce, czemu jego koleżanki nic mu nigdy na ten temat nie powiedziały, jaką tajemnicę cała ta miejscowość skrywa tym bardziej, że zaczyna mieć podejrzenia, że nieświadomie został wplątany w wir właśnie tej wydarzeń. Podtytuł tego pierwszego tomu to odpowiedzi, nie przepraszam, źle przeczytałem, to Księga Uprowadzenia przez Demony. I dlaczego taki podtytuł? Ponieważ ta miejscowość znana jest właśnie z jakiejś tam starej legendy pra 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 dziadów która właśnie mówi, że te demony polują na swoje ofiary i to ma jakiś tam właśnie związek, że obecne te wszystkie zbrodnie e, są dokonywane tak, jakby ta cała legenda e, była prawdziwa. No i właśnie, jeśli chodzi o tą prawdziwość, to są te elementy horroru. No i cały czas autorzy, którymi są Ryukishi07 oraz Yuturi Hoju, w zasadzie to cały ten Ryukishi07, bawi się z nami czytelnikami, ponieważ wodzi nas za nos, i nie do końca wiemy, czy faktycznie to wszystko jest sprawą jakichś sił i legenda jest prawdziwa, czy po prostu ktoś inspiruje się tą legendą. No ja oczywiście też wam nic nie powiem, żeby nie było. Mamy ciąg dalszy, że jeśli będziecie nieusatysfakcjonowani zakończeniem pierwszego tomu, który jest w zasadzie dosyć sycące, no to spodziewajcie się, że z wydawnictwa Uaneko One mamy kolejne tomy. I podobno tak to jest skonstruowany ten cały kryminał, że Um, już w pierwszym tomie mamy gdzieś poukrywane niezbędne informacje, które będą no właśnie niezwykle potrzebne, do tego, żeby skumać o co chodzi w tej całej intrydze. Także ja sam nie wiem jeszcze co to jest, ale jak się dowiem, to i tak wam nie powiem, no bo to byłby przecież okrutny spoiler. Um, plusem tej mangi jest niewątpliwie to, że yy, Ryukishi naprawdę genialnie operuje językiem komiksu. Autentycznie, mamy świetne sceny. Chciałbym je wam przybliżyć, ale mm, wiem, że dużo byście stracili, jeśli byście sięgnęli po prostu po tę mangę, e, ponieważ naprawdę tutaj mamy takie sceny e, na pełne napięcia i wiecie, to jest zawsze też niezwykła sztuka, żeby za pomocą nieruchomych obrazów w komiksie tak to wszystko zakomponować, strony, kadry i tak opowiedzieć to w taki sposób, żeby zaskoczyć czytelnika. Wiecie, naprawdę tak zaskoczyć, żeby dreszczyk przyszedł gdzieś tam po plecach i Muszę przyznać, że um, Ryukishi 07 jemu się to udaje. Naprawdę jest. Um, wiecie, dużo komiksów przeszło przez um, moje ręce. I muszę przyznać, że um, tylko w komiksie Monster, w serii Monster, mamy równie podobny poziom opowiadania komiksu, wysoki poziom oczywiście. I to jest naprawdę niezwykła cecha. Poza tym, no właśnie, to jest też taki. Pewien kontrast, ponieważ e, e, szata graficzna e, Yutori Hoju jest e, utrzymana w takim, miecie, mainstreamie japońskim, czyli charakterystyczne duże oczy, błyszczące włosy. Wszyscy są na te słodcy, te bohaterki są takie słodziaśne i w ogóle. I to na początku troszeczkę jest dosyć, dosyć obrzydliwe, zwłaszcza, że zaraz będą morderstwa, zaraz będzie naprawdę taki srogi klimat. No i powiem szczerze, dochodzi do takiego pewnego kontrastu takiego zupełnego e, zwrotu o 180%. Stopni, że te oczka, takie wiecie, um, symbol tej słodkości, te wielkie zwierciadła i tak dalej, um, tu są wręcz tak przedstawione, że um, po po zakończeniu lektury tej mangi, kiedy spojrzycie znowu na okładkę, w te właśnie oczka, znaczy, no, znaczy kiedy znowu, inaczej, kiedy znowu spojrzycie w postać z takimi właśnie charakterystycznymi oczami, to będzie się dla was one, te oczy tak naprawdę wydawać już nie słodkie, nie słodziaśne, tylko niezwykle mroczne. I to jest niesamowite, że e, ten komiks w taki sposób wykorzystuje, e, znaczy tak zaakcentował właśnie wzrok ten w, e, charakterystyczny w japońskim mainstreamie, mainstreamie że udało umiejętnie też wywrócił wrażenie jakie niesie ze sobą właśnie rysunek postaci z takimi oczami że później ona e, ten Ma takie uczucie niepokoju, ten wywiera na czytelniku. Także no niesamowite. Jestem totalnie zaskoczony w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że gdy zapłaczący kat, jest po prostu świetnym, świetnym kryminałem z motywami takimi dreszczowymi, takimi strasznymi. Także serdecznie polecam wszystkim miłośnikom i horrorów, i kryminałów. Do wydawnictwa Waneko.